Ale idealnie wleciałem, Boczek, gdybyś to widział, to by się zesrał. Nie, nie doleciałem. Jakby widział, to bym się zesrał, to prawda. Ja Hogaty, to jest GTA Online z ekipą. Jeżeli odcinek wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem. Wpadnijcie też na G2, Instagrama, Discorda, Fanpage'a. Wszystkie linki w opisie pod filmem. Hej. Będziemy gliding? No przecież gliding. Nie gada się, latać trzeba będzie tym. Już widzę rampę. I gliding. Szukiwał. Mapy pod siebie bierze. Dokładnie tak było, Sylwester. Wziąłem specjalnie pod siebie tę mapę. A jest. Nie wiem, co na niej będzie tak naprawdę, ale... Aha, bo to nie musimy chyba glidować. Pewnie mi się nie, wydaje. No. Masz nie gadzio. Kosty płacze. Mam tam z tyłu. Ludzie. Ale ty, co ja? Teraz ja jestem z tyłu, no dobra. Ty, jak poleciał, co on jest? Bierze mapę pod siebie, ty! To on bierze tak mapę pod siebie jednak. No. Sylo, co jest? Ale proszę, nie Sylo, nie mapa skaczemy pod ciebie. O cholera. O holender, francuski. Leć mnie tym rowerem. O kurcze. Kurcze, Sylo, chyba za daleko. O nie! O kurcze, pieczone, ja też. O kurcze, chyba pieczone. Nie, ja za daleko poleciałem. O cholera. Ty, jak drzepo, ładnie. Na lampie wyglądowałem. Let's go. No i ładnie. O co za katastrofa. No. A poskakałbym tak fajnie tym rowerem. Się przekonał do glidowania. Tak. Ja pierdziele, nie sądziłem, że bo to będzie. No tym rowerem się fajnie przekonał. Motorkiem się źle skacze, ale rowerem dobrze. No bo rower jest bardzo stały po prostu. No mi się gorzej na przykład skacze niż tym. Niż motocyklem. Nie! Przypomnijmy, to jest mapa pode mnie, że? No. To jest mapa pod tak. Dobrze wyglądałeś, bo ty przecież. Nie, bo jest bardzo źle leciałem ogólnie, tak, a mogłem lepiej polecieć. Tego, jak cię leci, no. No mnie no, cały mogłem czas lewo-prawo źle znosi w ogóle. Na a wiesz, że możesz się obracać, nie? No i wiesz, że to już za późno jest zazwyczaj. Bez tym, że Jezu, ale źle sobie wyskoczyłem teraz. O nie! Zero prędkości, zero prędkości. O, dobra. Zaczynamy na dachy latać, panowie. Dobra, no, w końcu coś lepszego. Mówisz, w końcu zatrąbić? Mapka pode mnie. Jak na dachy. Nie trąbi ten rower. Prawie do pułku idealnie, to mi się podoba. O kurcze, pieczone, nie ten dach. Poleciałem za daleko. Nie ten dach. Ale było blisko, Sylo, w takim razie. To jest tak, razie, jak, to jest tak jak ten, jakby był Święty Mikołaj. No kurcze, pieczone, nie ten dach. Taki shot mógłby się nazywać w taki sposób. O cholera, nie ten dach. Dobra, zatrzymałem się, mam checkpointik, git. Udala. Let's go. Nie ten dach. No mapa pode mnie, ewidentnie. No, pod ciebie. Dobrze Sylo powiedział, dobrze wyczuł. Dobrze wyczuł, no ta. Dobrze, tak, ale ja się nawet. Ja no, nawet się nie głócę z tym. No, dokładnie. Ja się nawet nie głócę z tym. Ty też, ja tobie też radzę. Pogardę, wiesz? Prawidłowo. O cholera! O cholipka! Chyba zrobił. Zrobiłem. Jak się skręca tym rowerem do boku? No w powietrzu musisz trochę tak AD po prostu. Na przykład? No. Tylko to trzeba obczaić mniej więcej. Które są to A, które są to D? Co? No powiedział, co wiedział, no! A, okej. Okay. Nie zrozumiałem ani słowa. Teraz, bo jak do góry się leci? Kierunki trzeba ograć. Kontrol. Kontrolem, no. La, la. Jak zbugujesz, to polecisz, no. Co ja ci mogę wytłumaczyć? Byłem tak blisko, tak blisko, tak blisko, tak daleko. Byłem tak blisko, tak blisko, tak blisko, tak daleko. Wielki wieszcz, poeta polski, wielki Sylwester. To ja, to ja. Mówimy o tym. Dobra, mam. Tak, to ja się zgadzam. Ty jestem na dachu? Jestem, mam! Wow, Sylwester. Ale nie na punkcie, w dupę jeża, no. W dupę jeża. W dupę jeża, panie Fertku. No. Jak opuścił ekipę, to tego nie słyszałem, no. Jak Sylo opuścił ekipę, no to prawda. Czy tygodnie? Nie byłem z wami chyba. Co? Przecież ty byłeś dwa tygodnie temu! Tak? Tak. Ale już nie pamiętam tego. Wiemy, Sylo, bo po prostu może za dużo alkoholu, wiesz? Nie, ja nie jestem pijącym akurat. Co? Co ty gadasz? Co ty za głupoty gadasz? Co ty za głupoty gadasz? Ale farmazon. A żeś farmazona strzelił, ty. Farmazon! Ty chcesz nową ksywę, Kevlar? Farmazon jeszcze do tego? Farmazon dobrze brzmi. To wiesz, takie pejoratywne trochę było. No. Śmieszne. Nie, to nie jest śmieszne. To nie jest synonim, jak nie coś. Nie. O,
Zabawny. Śmiech przez łzy. No, zły przez śmiech. O, o, o! Prawo? Nie na głowę? Okej, fajna ta onomatopeja była. Rapu polskiego nadzieja. Ja może się pardę, gdyby ten jeszcze. No, wyśorbnij go tam. O, o. Ale idealnie wleciałem boczek, gdybyś to widział, to by się zesrał. Nie, nie doleciałem. No jakby widział, to bym się zesrał, to prawda. To jest tak samo jak z tym, że tak. Nie nagrywał z nami przez trzy tygodnie. Trzy tygodnie za mnie nie nagrywał. O tak, idealnie leciałem, już myślałem, wcześniej, że to jest tak, to prawda, dwa. Cześć, ja się dziwię, że nie powiedział nic, że to przeze mnie teraz spadł, jak coś. Nie, teraz zaśmiałem tylko. A macie następne punkty jeszcze cały czas ten? Tak, tak, ja bym już przez ten. Ja no mam punkt 29 aktualnie. 23. A, to ja 12. O, to jak się tu... Pan w przedbiegach trochę odpadł. Co się tam wydarzyło? Nie wiem, tyle też jak to się trochę tak. O, co? Czy ty zaśmiałeś na przedbiegi? Tak. Co jest? Co jest? To było fan, funny word? Przedbiegi po prostu? Na przedbiegi. Ej, rozumiesz, tam przedbiegi, haha, idę. Przez? Ej, nie, ja nie załapałem, nie ja wiem, też ktoś nie. Wie? Insight, na? Ktoś? Nie, nie wiem? Nie wiem. Przypomnę Sylo, że z żadnym z nas nie byłeś na tym to... Sylwestrze, więc nie znamy tych insightów w razie czego. A myślę, że to nie był żaden insight, to po prostu było słowo żaden. Przedbiegi, którego no, rozśmieszyłem. No, naprawdę? Tak. Taki Januszenka tekst to był, ja fajnie zrozumiał. Ja wierzyłem, ja naprawdę nie, wierzyłem nie. Po prostu, że to jest no, jakiś no, insight taki. No i widzisz, nie należy wierzyć. Ja też się tak przejechałem na tej wieży. No, już dużo razy, to jest tak samo jak Sylo bejtuje i tak... Co? Ale ja nie bejtuję. Zużyto 90% przestrzeni... A, miejsca na dysk nie ma. Nie no, miejsce komputera... jest, tylko to, które jest przeznaczone przez... Rockstara. Rapa, o, jak ładnie wleciałem. O, rapapapa też, jak ładnie wleciałem. Akurat nie na końcówkę jedynki miałem, pozdro. O kurczę, pieczona, ale ja to robię teraz te punkty. Ej, łatwe te punkciki są tutaj. Gratuluję. O 18 mam. Dziękuję. Ja mam 20. To czekaj na mnie chwilę tam. Można poczekać będę? Śmiało na tej plat... Harry Query. Harry Query. Harry Query. Larry Query. Larry Query. Ogień. O Jezu, nie wystartowałem z tego śmiewania. Ja też. Śmieszne to było. Trzy okrążenia. Śmieszne to było. Śmieszne, panowie. Śmieszny Sylo jesteś ogólnie. Sylo mi komplement powiedział, to bardzo miłe. Czy jaki? No to śmieszne było. A nie, to ten zjazd z mapy był śmieszny. No. To nie do ciebie, widzisz? To nie jest ważne. A to by też miał, mówię wszystkiego dobrego. Nie możesz powiedzieć, że jest zabawny. Jest. Tak. O, jak miło. Jest. Ja bo tego nie muszę mówić, bo on wie takie rzeczy przecież, to po co powtarzać cały czas te same? Pamiętaj, jeśli cały czas powtarza, to w końcu jest... Co pomyślał, że to fake, a tak mu nie mówisz, on żyje w takiej świadomości, że on wie i jest gi. Dziękuję Sylwester, to bardzo miłe z twojej strony. Łatwitka. Tymczasem Sylo do swojego tchika. No przecież żyje w świadomości, że ten... Ona że wiadomo, że jesteś fajna, masz fajną dupę. I ogólnie fajna jesteś, więc co ci mam mówić? No wiadomo, że jesteś, nie? Nie muszę tego mówić. Nie muszę tego mówić. No po co? Tymczasem w ogóle Sylo w szkole, no nie muszę przecież odpowiadać na te pytanie, bo wiecie jaka jest odpowiedź, także... Odpowiedź już jest jakby, tak. Już jest, więc po co ja mam to robić? Dokładnie. Nauczyciel zna odpowiedź na to pytanie, więc nie muszę mówić. To ja Marek, Oksan. Wiedział. Zorać można łatwo wtedy kogoś. No. Kurczę, że ja w szkole taki mądry nie byłem. To by stomatologiem dzisiaj został. Stomatologiem? No. Tak. Okay. Potrafiłbyś liczyć te ósemki? Jedynki bym leczył. Pięścią. Na polskiej scenie. Twitcha na przykład. Dobra, pyk. A słychać, że Sylo mądry, nie? Chyba no. Ósemek nie miał usuwanych. Nie? No. Nie miałem jeszcze. No, ty miałeś ogaty, nie? Ja miałem jedną na razie, a jeszcze drugą. Ha, boś baran. Trzeba usunąć. No to już masz 1/4 wiedzy mniej ogólnie w życiu. A po co te zęby są w ogóle, te ósemki? Właśnie po sobie usunąć. One są po nic właśnie. Że, żeby stomatolog mógł zarobić. Tak. Znaczy nie, no po prostu tam jest jakieś ewolucyjnie to tam było kiedyś, bo miało to sens. Tak bo wcześniejsza małpa... miała, potrzebowała. Tak, i to jest tak samo jak na przykład wyrostek robaczkowy, który jest nam do pilsna potrzebny, a jest. A jak boli, było zapalenie po prostu. Tak, no, no i kiedyś gdzieś sprawiało to jakąś rolę. Na przykład mamy kość ogonową, bo
bo myjesz wigilię. Logo mamy, no. Ja mam. No, do tej pory ma. A to dlatego pani w sklepie się pyta, czy mam ogon, że drzwi zamknąć, nie? No mam. Tak się składa, że mam. Tak się składa. Że posiadam takowy. Że posiadam takowy. Ale powiedziała, ja nie mam, to powiedziała, chcesz? I wtedy bach jej. I 500 plus, cyk. O Jezu. O, 700 chyba podobno mają czas. O, no to właśnie, o to chodzi, 300 a zabierają. A później Jim Beamek, 300 zabiera, 300 zabierają, 200 oddają, no to... Dalej im brakuje stówki, halo, co? Chciałem trik zrobić. Co? Sztuczka, proszę. Magiczna sztuczka była magiczna. Jestem tak, trik. No myślałem, że jak chciałem ten bokiem na to czerwone, to ja ten obiekt. Chciałem boczkiem zrobić, także. Z Jokera, znaczy z Batmana, przepraszam, Jokera. Sprawię, że ten długopis zniknie, tak. Ojejku. A to by było dobry był zamysł, powiem ci, jakby to wypaliło. Coś długopisu znikającego? Nie, teraz spokojnie. Bardzo dobry zamysł był. Nie zadziałało. A jednak zadziałało i to źle. No, ale takie sztuczki ze znikającymi przedmiotami. Ja, może no, jakieś sztuczki zrobić. Też umie. Każdy taki filmik ze słoikiem. Nie, Jezus Maria. Nie. Ale trik. Nie. Ale dzisiaj Scylla jest przypieczony po prostu. No, mój ulubiony trik. Dzisiaj jest roast jakiś do Scylla. A co? Ja umiem tak zrobić, a ty umiesz? Nie. A ja umiem. Może ci ciągnij tego tematu, Scylla? No. Może on o innym filmie pomyślał. A jakim? Może chodzi po prostu o słoik korniszonów, który tak. jest ten jest. Ej, może on skumał, że słoik i że Warszawa, czy coś. No i może, no. Zjadłby takiego. A nie o to, co chodziło konkretnie. A nie jestem słoik. Zjadłby takiego, no. Były też takie dwie laski, które chętnie by zjadły. Pojęło. Gówno? Akuratnie trafiłeś. Akuratnie? Punkt. Bingo. Dokładnie, bingo. A bilet w promocji jest? Bilet! Gdzie? Do kibla? Bo nie wiem. Jezus Maria, w ogóle co tu się stało? No nic, no, obiad jednak zostaje na później. No. O. Jaka waska. Ale nie śpiewajcie, bo nie pozdrawicie. No może zostawcie to profesjonalistom, jak Sylwester. No, no tak, Maciek 14. Ja ostatnio stwierdziłem, że nie można też już puszczać nawet najgorszych żartów, takich najprostszych, bo ludzie cringe'owy jesteś. Nie kumają, nie, właśnie, że nie kumają. Że jak powiesz, że samochód, tak wiesz, tak właśnie najbardziej, że widać Lambo i powiesz, że to Ferrari, to ludzie nagle spina w komentarzach. O, ale ładnie pasa. No to śmieszne akurat. A ludzie w komentarzach, nie no, przecież widać, że to nie jest ten samochód. To pasa. Jak ty możesz się nie znać, stało. No. Także... Nie no, to ten trik, robi ktoś trik teraz? Nie. Nie. Syla, zrób trik z mikrofonem. Ty zrób trik. No dobra. Purknął. Trik za ten trik. Purknął twarzą, rozumiecie? Tak, no. Widzowie? XDDD. Teraz musicie go zwyzywać, bo to jest bardzo niefajny żart. Śmieszny taki, żart był. Taki obrzyd żart. Szefar, trik w lewo, już. Już, o, jadę, no. Aj, nie wyszło. No. Ja umiem zrobić ten trik. No, prawda, nim. Ja nie śmiałbym. Dobra, wchodzę tutaj bokiem. Dzida na pełnym speedzie, najwyżej wypadnę z mapy. Myślę, że się stykać tutaj nie można. Syla tylko o tym myśli od paru dni, tak? Ono nie, od momentu, by którego powiedzieliśmy o słoiku, on już tylko o tym myśli. No co? Bo on stykał swoje inaczej, usta. Teraz nie dam rady. Do... gdzieś. Kurczę, za bardzo po tym blitem wjeżdżam. Ej, my tu mamy przynajmniej fajny wyścig, nie? To co tam, J-Bo? Dobrze dziduję sobie, dobrze tutaj dzidujemy. No to jakby tam się nudzi. I do końca będzie trwał pojedynek. On się nawet nie odzywa już, więc... No, on chyba zasnął tam. No jej, ale coś źle skręciłem. O kurcze, dobra, teraz wychodzę na winka troszkę. No bo każdy próbuje, tak, wiecie, tak do końca trochę więcej pojechać na tym gazie, nie? No tak. No, bo to jest takie wyrównane. No.
Oj! Dobra, jednego mniej. Jak o, jednego mniej. Jeden wypad z wyścigu. Poleciałem za daleko, chłopaki. Ale chłopcom na tym drifciku poszedł. Ojojoj. No to koniec mojego walczenia w tym wyścigu. Walczenia z nami. No pojechał za dużo na tym gazie jednak. A, za ale, dużo ale gazu, szedł. Mówię. Czekaj, fajnie szedł przynajmniej. Ogranicz gazowanie. No dobra. O Jezu, jak no, to Jezu, ale 400% pojałem. Do góry, chłopie, to nie jest takie hop-siup. 470%. 7. No. I 7. No tak. Chyba trzeba się lepiej ubierać niż grzać. No. Bo well, jest yes. Ubranie yes. Na szczęście komputer mi grzeje. No, mi też. O, plus 1. To jest inwestycja dlatego. Mama zawsze mówiła, co ja tam z tego komputera będę miał, ja mówię, no ciepło. A za niedługo mama powie, ty, ciepło. Kupuj te RTX-y, bo zimno w mieszkaniu. Przy okazji pokopiemy coś tam jeszcze może. To. Trzeba kupać RTX-y, no, fotowoltaikę i ogień. Wszedłem do kopalni tymczasem w Gothiku, także... Zapnij mordę, okej? Okay? Dzięki. Okay. I Knuta spotkał. Syla oglądał trochę, więc może ci zaspoilerować. No, Pogłoski tam był. A drugi do niego powiedział, jak szedł koło chłopa. Nie przeszkadzaj mi, jak coś robię. A gość nic nie robił, tylko siedział na ławce jak debil. Śmieszne to było. Zabawne, super. Śmieszne ale... to, że naprawdę Syla mógłby ci coś zaspoilerować. Ja wiem, ja właśnie... I by nie podumał, boję, i później by to było. Bo się każdego słowa, boję się każdego słowa, którym właśnie... Tak. A wiesz, że tam jest taki... Wypowiada... jednego mniej. Wiesz, że tam jest taki... I tak jest koniec wyścigu. Barto? Na przykład? Od do któremu wino musisz zanieść? Barto 1, 2, 3. A ja usłyszałem chyba największego spoilera, jakiego w życiu mógł usłyszeć na temat tych kronik zakichanych. Pewnie końcówkę. Że nowe miasto tam jest. Nie, no nie o to chodzi. Ale dziękuję. Mi się wydaje, że końcówkę liścik. Pewnie. Nie. No to jeżeli chcesz wiedzieć o końcówce, to ja ci mogę teraz powiedzieć. Przeszedłeś?